Impreza tak naprawdę dla nas prestiżowa, ponieważ w związku z tym, że oddaliśmy parę miesięcy temu obieg szkoły, czyli gimnazjum i halę sportową do użytku, gdzie głównymi użytkownikami oczywiście są nasza młodzież szkolna, obieg tętni życiem również po południu, czego dowodem była właśnie ta impreza w sobotę. Blisko 100 par z całego kraju wziął udział w turnieju. Dla nas była to również okazja do zapromowania tego, co na co dzień w naszej gminie się dzieje, jeżeli chodzi o naszą młodzież. Wystąpiły 3 zespoły taneczne działające przy swoich świetlicach, ale pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury. Były to zespoły Rivers z Santoczna, GMG z Santocka oraz formacja Friki z Wojcieszyc. Wszystkie te formacje ćwiczą z instruktorem panią Agatą Zienkiewicz. Ważne było to, że uczestnikami imprezy byli też nasi mieszkańcy. Też tańczyli, też ujawnili swoje talenty. Inni mieszkańcy byli obserwatorami. Gościliśmy wielu sympatyków i tych, którzy po raz pierwszy w gminie byli. Myślę, że impreza taka godna uwagi i miło by można było u nas spędzić czas. Mieliśmy okazję tutaj zapromować także talenty wokalne. Największe wrażenie, myślę, zrobił tutaj Patryk Bąk, również z Santocka. Występował on w bloku drugim, o ile dobrze pamiętam, ale jego występ tak się spodobał zarówno publiczności, jak i organizatorom, że para sportowa, para klasy S, czyli tej najwyższej klasy tanecznej, która nie brała co prawda udziału w turnieju, ale była zaproszona na taniec pokazowy w gali finałowej, poprosiła Patryka, żeby również zaśpiewał wieczorem w momencie, kiedy oni będą mieli swój pokaz. Dodatkowym aspektem, jaki miał miejsce jubileusz 35-lecia pracy pana Grzegorza Depty. Państwo Anna i Grzegorz Deptowie zdecydowali się właśnie u nas w gminie Kłodawa przeprowadzić ten konkurs. Jestem z tego powodu zaszczycona, ponieważ jest to jedna z większych imprez na terenie gminy. Przyjechały tutaj do nas pary, które myślę, że poza tymi małymi dzieciaczkami, które tam występowały w kategorii 8-9 lat, pozostałe pary to są rzeczywiście pary, które wiele lat tańczą ze sobą, ćwiczą, występują w turniejach. Mimo wszystko była to fajna promocja, wszystkie grupy były nagradzane sporą porcją oklasków. Poza tym samo to, że mogą obcować i występować na dużych imprezach, podglądać, porównywać, myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie i będzie w przyszłości procentowało.